Zgodnie z polską konstytucją w Polsce obowiązuje trójpodział władz. Te władze mają być od siebie niezależne. A jeszcze do tego sądy kontrolują te dwie władze. Spójrzmy więc, kto i kogo kontrolował zarządów PIS. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent. Na najważniejsze stanowisko we władzy sądowniczej wybrał i powołał swoją przyjaciółkę. Podobne relacje łączą go z Joanną Lemańską. Ją z kolei powołał na prezeskę Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, tej nieuznawanej przez Europejski Trybunał. Władzę wykonawczą sprawował też minister Zbigniew Ziobro. I on także powołał swoją koleżankę, ale na prezeskę Sądu Okręgowego w Krakowie. Dagmara Pawełczyk-Woicka dzięki politykom PIS trafiła także do Krajowej Rady Sądownictwa i dziś nawet zarządza tą upolitycznioną radą. Władzę ustawodawczą sprawuje z kolei Sejm, a w nim większość przez ostatnich 8 lat miało ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, a ustawy przegłosowywane przez jego partie powinny być kontrolowane przez Trybunał Konstytucyjny. Na czele tego trybunału wciąż stoi Julia Przyłębska, czyli odkrycie towarzyskie prezesa PiS. Jaki to jest trójpodział władzy? No to jest władza w jednym ręku. Czyli to jest pozorny trójpodział władzy? To jest pozorny, jeżeli te znajomości są zażyłe i jeżeli te znajomości powodują, że decyzje są podejmowane przez wzgląd na te znajomości. A tak jest, myśli pani? No myślę, że tak. U władzy wciąż jest wywodzący się z PIS prezydent. I choć dziś Jarosław Kaczyński już nie ma większości w Sejmie, a w polskim rządzie nie ma też już ministra Zbigniewa Ziobry, to blisko związani z tymi politykami ludzie nadal rządzą wymiarem sprawiedliwości. To są postaci, które zajmują tak zwane ryglowe pozycje. Kluczowe, no, takie, które są, są najistotniejsze jak gdyby, w wymiarze sprawiedliwości. I taki był, myśli pan, zamysł tych polityków? No tak, przecież całą tę reformę po to robili. I to wszystko stwarza obraz jakiejś takiej y, ośmiornicy, no, że oni się tak y, popychają jeden drugiego. Mocne słowa. No mocne słowa, ale to tak wygląda. Bo ośmiornica to nam się z mafią kojarzy. Niech się kojarzy, z czym chce naszym widzom, natomiast to wygląda niedobrze. Bardzo niedobrze. Jak ja zostawałam pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, nie znałam prezydenta w ogóle. I Komorowskiego? Nie zna... Tak. Czy pani, będąc pierwszą prezesem Sądu Najwyższego, przyjaźniła się z prezydentem Komorowskim albo z premierem Tuskiem? Nie. W ogóle się nie przyjaźniłam. Gdzież to przyjaciół? To ja mam troje ze szkoły podstawowej jeszcze. Ja nigdy się nie kolegowałam z prezydentem Komorowskim. Premierem Tuskiem się nigdy nie widziałam w czasie tej mojej funkcji. A przed, gdy była pani sędzią? Nie, też nie. Ale dzwonił Tusk do pani, no słuchaj... Pa, A ja nie pani... jestem na ty z panem premierem Tuskiem, więc ani nie mam jego telefonu, ani mon mojego. Także to w ogóle jest wykluczone. Spotykamy się, spotykaliśmy się i będziemy się spotykać. Chiński mur powinien być między prezydentem a pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Tymczasem ci funkcjonariusze państwa spotykają się ze sobą na prywatnym gruncie. Pan prezydent jeździ z ochroną, cała kolumna przyjeżdża do podwarszawskiego domu pani prezes Manowskiej. To wzbudza wśród sąsiadów dużą sensację, no bo na osiedle domów jednorodzinnych przyjeżdża kolumna prezydencka. Trudno uwierzyć, żeby. Rozmawiali tylko o wnukach pani Manowskiej, balecie tudzież innych prywatnych kwestiach. Nie uważam za słuszne, żeby rozmawiać na temat osiągnięć w balecie mojej wnuczki czy zainteresowaniach awiacją mojego wnuka, akurat w gabinecie pani pre, pana prezydenta. Ja jestem babcią, więc ja rozumiem, że człowiek się zachwyca, ale to nie jest temat rozmowy z mężczyzną, prezydentem. A wierzy pani, że oni rozmawiają o tańcu wnuczki, a no nie o tym, nie co w... się... Ja nie wierzę i dlatego ludzie też mogą nie wierzyć i dlatego takie spotkania powinny się odbywać przy otwartej przybice ze świadkami w gabinecie u prezydenta albo u pierwszej prezes. Ja się nie wypieram tych znajomości, bo uważam, że to, co człowiek robi jawnie, pełniąc funkcję publiczną, nie jest niczym złym. Gorsze jest, jeżeli te związki są tajne. Odwiedzaliśmy się i odwiedzamy od czasu do czasu również prywatnie. No, podejrzenie powstaje takie, że umawiają wyroki. No, takie powstaje podejrzenie.